Także teraz przechodzimy do wystąpień studenckich z kolei. I jako pierwsza zaprezentuje się pani Barbara Wątek z Uniwersytetu Wrocławskiego i przedstawi temat również o handlu ludźmi. Jest to temat zbrodnie przeciwko ludzkości w Europie. Jak dziś wygląda handel ludźmi w Unii? Także zapraszam do... O, już widzę panią. Także zapraszam wszystkich do wysłuchania prelekcji. Dzień dobry. No, tak jak było powiedziane, nazywam się Barbara Wątek. Jestem studentką prawa oraz psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. I bardzo proszę o chwileczkę cierpliwości, ponieważ próbuję wgrać prezentację, ale nie wiem, czy będzie to efektywna próba. Gdybym mogła prosić o jakieś wskazówki ewentualnie. O, już się wszystko pojawiło. Cudownie. Tematem mojej prezentacji będą zbrodnie przeciwko ludzkości w Europie, czyli jak dziś wygląda handel ludźmi w Unii Europejskiej. I ponieważ mam 10 minut, to zaczniemy od takiego bardzo szybkiego przeglądu, jak wyglądał handel ludźmi w Europie kiedyś i dziś. I oczywiście, jak zwykle zaczyna się lekcje historii, starożytna Grecja i Rzym. Zjawisko handlu ludźmi i niewolnictwa wyjątkowo powszechne, stanowi jeden z filarów gospodarki i milowym krokiem do średniowiecza, kraje arabskie. Handel ludźmi i niewolnictwo również bardzo było rozpowszechnione w średniowieczu, właśnie głównie z nakierowaniem na kraje arabskie. W czasie wpływu chrześcijaństwa, im większy wpływ chrześcijaństwo miało na Europę i kulturę europejską, handel ludźmi i niewolnictwo, jak wspomina literatura, znacząco malał do czasów, kiedy Europa zaczęła tworzyć imperia kolonialne i podbijać nowe lądy. Wtedy niewolnictwo znów stało się rozwojem motoru gospodarczego. Handel niewolnikami był zasadniczo uregulowany prawnie i został zakazany przez większość państw dopiero w okolicach XIX wieku. Takim aktem, który rozpoczyna proces likwidacji niewolnictwa, jest deklaracja mocarstw w sprawie zniesienia handlu murzynami z 1815 roku. Czym jednak charakteryzuje się niewolnictwo XXI wieku? Jeśli chodzi o taką definicję samego handlu ludźmi, wydaje mi się, że pan profesor przytoczył ją przed chwilą bardzo dokładnie. Wspomnę więc tylko, że pierwsza taka definicja pojawiła się w artykule 3 protokołu z Palermo. Aktualnie, zresztą tak jak było też wcześniej, jest to przestępstwo niezwykle złożone, a jego charakter jest zależny bardzo często od popytu oraz inwencji twórczej samych sprawców tego rodzaju przestępstwa. Przybiera bardzo różne formy. Jest to w dużej mierze handel ludźmi w celu seksualnego wykorzystywania. I tutaj główną część ofiar stanowią kobiety. Niech podają niektóre źródła, nawet 96%. Można też wspomnieć tylko w kilku słowach o kwestii legalności prostytucji, gdyż jak wspomina literatura, w krajach, gdzie ta prostytucja jest legalna, mówi się, że ten handel w celu seksualnego wykorzystywania jest większy niż w krajach, gdzie jest zakazana. Również popularny jest handel w celu wyzysku pracowników, tutaj prym wiadomo mężczyźni, 80% ofiar. Istnieją też przymusowe małżeństwa, przymusowe żebractwo, przymusowa przestępczość, handel kobietami w ciąży, co jest dla mnie niezwykle zaskakujące, ale tak jak wspomniane było wcześniej, jest to też kwestia inwencji samych sprawców. Również handel narządami oraz dziecięce małżeństwa. Co jest charakterystyczne dla handlu ludźmi XXI wieku, to to, że coraz większą rolę zaczynają odgrywać nowoczesne technologie, zarówno do werbowania, jak i do samych ofiar, jak i do samego procesu handlu ludźmi. Kryzys migracyjny, z którym mamy do czynienia od kilku lat, również sprawił, że ten handel ludźmi wzrósł. Jak podają źródła, mamy w Europie nagły wzrost liczby kobiet z Nigerii, które padają ofiarami handlu ludźmi. Kobiety te były jakby obecne na rynku europejskim od dawna jako ofiary, ale kryzys migracyjny zwiększa ich ilość. Warto zaznaczyć, że obecna sytuacja pandemiczna, pandemii COVID-19, również zwiększyła jakby handel ludźmi, stworzyła nowe możliwości dla sprawców tych przestępstw. I co bardzo ważne w kontekście zwalczania handlu ludźmi, do którego przejdę później, zyski z handlu ludźmi bardzo ostrożnie szacuje się na prawie 30 miliardów euro, a koszty zwalczania w Unii Europejskiej handlu ludźmi to około to niecałe 3 miliardy euro. Z perspektywy prawnej, aktów prawnych, które regulują kwestie dotyczące handlu ludźmi czy współczesnego niewolnictwa, jest na świecie bardzo dużo. Te najważniejsze dla Unii Europejskiej
takie trochę pierwotne wypisałam właśnie na slajdzie. Jest to Karta Praw Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii oraz Traktat Amsterdamski. Tworzone są też liczne wtórne akty prawne. Jest ich również niezwykle dużo. Te, które wydawały mi się najważniejsze, wymieniłam na slajdzie. Dotyczą one tak zapobiegania handlowi ludźmi, jak i zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych, odnoszą się do rekompensaty dla ofiar przestępstw oraz dokumentów pobytowych. Na cele tej prezentacji najważniejsza będzie dla nas pierwsza dyrektywa, ponieważ na jej podstawie co 2 lata Komisja Europejska tworzy specjalne sprawozdania, które mają na celu monitorowanie wdrażania tej dyrektywy. Są to sprawozdania niezwykle interesujące i ciekawe i na podstawie 2 z nich z lat 2018-2020 pozwoliłem sobie stworzyć dużą część dalszej prezentacji. I teraz przechodząc do danych statystycznych, które właśnie zostały przeze mnie wyłonione jakby ze sprawozdań, które można bez problemu znaleźć w internecie. Chciałabym porównać tak dość szybciutko, bo czas nas goni, sprawozdanie z roku 2018 oraz sprawozdanie z roku 2020. Co warto zaznaczyć, sprawozdania te opierają się w głównej mierze na informacjach, które dostarczają państwa członkowskie Unii Europejskiej. Każde z tych państw ma inny sposób rejestrowania ofiar handlu ludźmi, inaczej referuje, więc te dane nie są takie w 100% pewne. Dodatkowo rejestrowane są tylko ofiary handlu ludźmi, które miały jakikolwiek kontakt z organami państwa, więc te statystyki uważa się za mocno zaniżone. Na czerwono zaznaczyłam cyfry i statystyki, które będę poruszać i które, żeby były po prostu lepiej widoczne. I tak w Unii Europejskiej zarejestrowano w 2018 roku ponad 20 tysięcy ofiar handlu ludźmi, a w 2020 ponad 14 tysięcy. Istnieje delikatna różnica, choć niewielka, w ilości ofiar podlegających seksualnemu wykorzystywaniu. To kiedyś było 56%, teraz mówi się o 60%. 18% to jest taki procent, który się powtarza i to jest procent ofiar, które podlegają innym formom omawianego przestępstwa, czyli żebractwu, pobieraniu narządów, sprzedaży niemowląt czy nielegalnej adopcji. Z roku na rok powtarza się odsetek płci żeńskiej w ilości ofiar handlu ludźmi i z roku na rok są to bardzo znaczne liczby, które jakby stanowią większość. 23% w 2018 roku stanowiły dzieci. W 2020 roku Komisja Europejska podaje, że dzieci stanowiły 1/4 ofiar handlu ludźmi, czyli 25% można by uznać, że ten odczynnik jest podobny lub delikatnie się zwiększył. Co ciekawe, jeśli chodzi o odsetek handlu ludźmi, jeśli chodzi o obywateli Unii Europejskiej, to powtarzają się takie państwa jak Bułgaria, Węgry, Niderlandy czy Rumunia. To są państwa, które występują w obydwu tych sprawozdaniach cały czas. Wymienione natomiast jest Polska i Francja. Jeśli chodzi o najwięcej zarejestrowanych ofiar handlu ludźmi, które nie posiadały obywatelstwa europejskiego, to jest stale Nigeria i Chiny. Reszta krajów, takie jak Albania, Wietnam, Ukraina, czy Maroko, czy Indie, są wymienne. Warto zwrócić uwagę, że najwięcej zarejestrowanych ofiar handlu ludźmi zostało zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, bo aż 61%. Następstwa handlu ludźmi są bardzo różne, bardzo trudne i wyjątkowo ciężkie, zwłaszcza dla jednostek indywidualnych. I możemy wymienić następstwa oczywiście prawne i polityczne, ale również społeczne i indywidualne. Prawne i polityczne rozumiem, że najczęściej będziemy jako reakcji na handel ludźmi, jakieś niesnaski między państwami, czy różnego rodzaju zjawiska właśnie na tej płaszczyźnie. Społeczne zjawiska to zwiększenie ilości przestępczości, zachorowalności na różnego rodzaju choroby zakaźne, czy przenoszone drogą płciową, liczby nielegalnych migracji. Dla mnie jako studentki również nie tylko prawa, ale też psychologii niezwykle istotne są również następstwa indywidualne, gdyż możemy tu mówić nie tylko o następstwach w postaci dość generalnego łamania ludziom życiorysów, czy zmieniania życia, ale możemy też mówić o różnego rodzaju następstwach zdrowotnych, zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych. Nie trudno wyobrazić sobie, że przewlekły stres na zamknięcie, oddzielenie od rodziny mogą prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń
takich jak PTSD, przewlekła depresja, dysocjacyjne różnego rodzaju zaburzenia, na przykład osobowości, trudność odnalezienia się w społeczeństwie po doświadczeniu tak dużej traumy. I przechodząc płynnie do strategii zwalczania handlu ludźmi stosowanych w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że pokazałam, że skala tego zjawiska jest duża i wszyscy obawiamy się, że mocno niedoszacowana, że handel ludźmi jest zjawiskiem bardzo negatywnym i działającym na bardzo wielu różnych aspektów naszego życia. W związku z tym Unia Europejska stosuje różne metody, aby temu handlu ludźmi zapobiegać. Jest to wsparcie finansowe, zapewnienie wytycznych, rozwój wiedzy, poprawa współpracy w zakresie ścigania karnego przestępców, są to identyfikacja ofiar czy pomoc ofiarom i ich wsparcie. Sprawa jest trudna, ponieważ wymaga współpracy wielu podmiotów, wielu organizacji zarówno rządowych, pozarządowych, organów ścigania. W latach 2012-2016, wspominam na slajdzie, istniała strategia Unii Europejskiej na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi. Unia Europejska stawia też bardzo na współpracę transgraniczną na szczeblu unijnym. To jest bardzo ważny element, gdyż ten handel ludźmi najczęściej nie odbywa się w granicach jednego kraju, tylko właśnie odbywa się przez granice wielu różnych państw, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza unijnych, tak jak mówiłam, o na przykład ilości kobiet z Nigerii, przepraszam. Najistotniejsze, jak wskazuje Komisja Europejska, wydaje się zajęcie konfiskaty korzyści pochodzących z przestępstwa oraz monitorowanie przepływów pieniężnych, gdyż finanse oraz pieniądze są czynnikiem w głównej mierze wpływającym właśnie na opłacalność dla przestępców handlu ludźmi. Niezwykle istotne jest również przeciwdziałanie kulturze bezkarności przez to zapobieganie handlowi ludźmi. Zachęca się państwa do kryminalizacji korzystania z usług świadczonych przez ofiary, prowadzi do zwiększenia liczby postępowań karnych, dostępność do narzędzi śledczych, dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla dochodzenia swoich praw oraz ukierunkowanie środków, które na sektory i grupy wysokiego ryzyka są również takimi znaczącymi strategiami. Strategie różnego rodzaju traktuje się też stosuje się też w państwach członkowskich. Przykładem mogą być Austria, Grecja i Niderlandy, które przyjęły, to są tylko jedne z państw, środki dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorstw i osób prawnych. Stawia się również na działania edukacyjne, środki zastosowawcze oraz inne, różnego rodzaju inne działania. Ponieważ powoli mi się kończy czas, przejdę do wniosków. Biorąc pod uwagę rozmaitość strategii, które stosuje się w Unii Europejskiej, oraz powtarzające się statystyki, które zdają się nie maleć. Wydaje się, że strategie te, mimo na pewno jakiejś skuteczności, wymagają dalszych poprawek, udoskonaleń i większego, szerszego zakrojenia. Handel ludźmi jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym i działania, które podejmowane są zarówno przez Unię, jak i przez państwa członkowskie, powinny tym dynamicznym zjawiskom odpowiadać, powinny również szybko się zmieniać. Bezkarność niestety sprawców w Unii Europejskiej utrzymuje się. Liczba postępowań karnych, które można odnaleźć i różnego rodzaju statystyk wskazujących, pozostaje bardzo niska, co jest niezwykle trudne w zwalczaniu handlu ludźmi. I z głównych ustaleń przywołanych sprawozdań wynika, że skala z handlu ludźmi nie zmniejszyła się mimo licznych strategii, ale raczej ulega zmianie wewnątrz samej Unii Europejskiej i pojawiają się zupełnie nowe zagrożenia. I ode mnie to wszystko. Bardzo dziękuję.